Wyprzedzić konkurentów, zadowolić konsumentów, być liderem dla pracowników. To w biznesie sztuka i to atut w tej kategorii. A ta kategoria to produkcja i usługi. Teraz będzie iskrzyć, bo ceny prądu wciąż elektryzują, tym bardziej warto zwrócić się w kierunku źródeł odnawialnych. Na giełdzie jako makler zrobił furorę, od małego nie brakowało mu energii, więc rozkręcił własny biznes Respect Energy Holding. Co łączy konceptualizm i energię odnawialną? To wyobraźnia, jako źródło kreatywności i innowacji, dzięki którym powstają dzieła przekraczające granice. Respect Energy jest jednym z największych podmiotów na rynku energii elektrycznej w Polsce. Nasz biznes pokrywa cały łańcuch wartości energii elektrycznej, od developmentu elektrowni po jej dostawy do odbiorców końcowych. Działamy obecnie w ponad 20 krajach. Celem nadrzędnym jest to, żebyśmy mieli najtańszą energię, którą jesteśmy w stanie w danym okresie uzyskać i wyprodukowaną wyłącznie z odnawialnych źródeł. Myślę, że nasza strategia oparta na tym, żeby wyszukiwać najtańszych możliwych technologii dla danej lokalizacji, jest strategią zwycięską i pozwoli nam się rozwijać w podobnym do obecnego tempie w następnych dekadach. Nazywam się Sebastian Jabłoński i jestem prezesem Respect Energy Holding. Jestem przedsiębiorcą. Czas na dyplom, przekaże go Paweł Jarski, prezes zarządu Elemental Holding, przedsiębiorca roku 2022. A jak Państwo widzą na ekranach, Sebastian Jabłoński startował od niewielkich kwot, a teraz obraca miliardami. Gratulacje. To jest sztuka. Teraz inny wymiar biznesu, ten, którego akcja dzieje się w internecie, ale i zysk, i pozycja na rynku są całkiem realne. Firma Techland i Paweł Marchewka. Street art jest formą wolnej ekspresji sztuki. Dzięki swojej dostępności jest w stanie dotrzeć do milionów odbiorców. Taka demokratyzacja sztuki jest również cechą gier wideo. Od samego początku fascynował mnie gaming. Realizując własne pasje, zostałem pionierem gamingu w Polsce i założyłem ponad 30 lat temu firmę Techland. Moja firma to przede wszystkim grupa ludzi z pasją i determinacją do tworzenia rzeczy niemożliwych. Napędza nas kreatywny proces twórczy. Łączymy światy artystów, analityków i nowoczesnych technologii. Stworzyłem ze swoim zespołem zupełnie nowy sektor gospodarki. Obszar, który jest uważany za najbardziej innowacyjny element polskiej ekonomii. Dzięki wytrwałości, ciężkiej pracy i konsekwencji Techland dołączył do czołówki światowych producentów gier. Nazywam się Paweł Marchewka i jestem prezesem firmy Techland. Jestem przedsiębiorcą. Prosimy o przekazanie dyplomu, wręcza go Artur Rytel, prezes zarządu Green Holding, przedsiębiorca roku 2019. A gry Techlandu sprzedają się świetnie, generują ogromne przychody, dowody na ekranach, mocny gracz na rynku. A my gramy dalej, teraz siadamy do planszówki albo układamy puzzle z polską marką Trefl. Ta aktywność, która łączy rodziny i pokolenia i zawsze wzbudza pozytywne skojarzenia. Zobaczmy. Co łączy kubizm i puzzle? Specyficzne podejście do bryły geometrycznej. Poznajcie światowej klasy awangardę w produkcji puzzli. Pierwsze puzzle wyprodukowałem w garażu za pomocą maszyny zaprojektowanej przez mojego brata. I tak powstała firma, która jest jednym z największych producentów puzzli na świecie i wiodącym producentem gier planszowych. W skład grupy TREF wchodzą przedsiębiorstwa o różnym profilu, produkcyjno-handlowe i mediowe. Sprzedajemy nasze zabawki do przeszło 70 krajów w modelu partnerów dystrybucyjnych. Bezpośrednio współpracujemy z największymi detalistami w Europie. Nasza firma ma też spółki sportowe. Nazywam się Kazimierz Wierzbicki i jestem właścicielem grupy TREF SA. Jestem przedsiębiorcą. I właśnie w tym momencie dyplom wręcza Adam Krzanowski, prezes zarządu grupy Nowy Styl, przedsiębiorca roku 2014. Pół świata gra w gry Trefl. Firma na ponad 70 rynkach sprzedaje 28 milionów produktów rocznie.
Kategoria produkcja i usługi. Kto zwyciężył w tej rywalizacji? Oni znają odpowiedź. Marek Radzikowski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego i Iwona Kozera, partnerka EY Polska. Zapraszamy do nas. Dobry wieczór Państwu. Zanim poznamy laureata tej trudnej, bo jakże konkurencyjnej kategorii, chciałbym wyrazić wielkie uznanie dla wszystkich nominowanych przedsiębiorców, ale także dla wszystkich polskich przedsiębiorców, których jako PKO Bank Polski z dumą wspieramy. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór Państwu. W kategorii produkcja i usługi nagroda została przyznana za skuteczne przejście od firmy rodzinnej do giganta międzynarodowego. Zwycięzcą jest pan Paweł Marchewka, Techland. Zapraszamy całe 45 sekund do Pana dyspozycji. Dzień dobry, dobry wieczór. Postaram się krótko. No jestem bardzo zaskoczony, nie oczekiwałem tego, że znam szczerze, ale no cóż, chyba pozostanie mi tylko podziękować. Dziękuję Tobie, Kapitule, za tę nagrodę. Jest to ogromny zaszczyt dla mnie i wyróżnienie i uznanie tak naprawdę za te wszystkie lata pracy. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie oczywiście nasi pracownicy i wszyscy ludzie, którzy tworzą Techland. I tak naprawdę ta nagroda należy się im głównie. Chciałbym ich tu z tego miejsca pozdrowić i podziękować. I oczywiście mojej żonie za jej wsparcie, za to, że pomagała mi w ostatnich latach również zarządzać firmą. I chciałbym, aby ta nagroda była dla młodych przedsiębiorców takim, pokazała, że dzięki ambicji, pasji i ciężkiej pracy tak naprawdę wszechświat stanie zawsze po naszej stronie i ostatecznie zrealizujemy swoje marzenia. Dziękuję bardzo. Gratulujemy.